Cześć, w dzisiejszym odcinku sobie zdemontujemy oto taki rozrusznik z Volkswagena Lupo. Zasłonik o kanał kobylin. Zobaczymy co jest w środku. Prawdopodobnie będą tam takie wirniki jakieś. To mam akurat z motocykla ten jeden. No i ten drugi wirnik jest z rozrusznika, którego znalazłem. Więc zobaczymy co w tym będzie, ile miedzi czy też aluminium. No to rozkręcamy. Najpierw solenoida sobie rozkręcimy. To jest taki zawór, który podłącza nam do upływ prądu. Ja już trochę rozduziłem te śruby, żeby szło lepiej. Tak. Solenoida mamy zdjętego. Tak, to sobie potem przetniemy na połowę i zobaczymy. No i teraz popatrzymy co siedzi. O, śrubki się posypały. Co siedzi w pośrodku? Oto tu tego badela. Czy tam będzie jakieś zwoje miedziane, czy też nie. Musimy sobie tutaj boczne śruby odkręcić. Tak. W takich sprzętach bardzo ciężko się idą te śruby rozluźnić, bo to sprzęt jest do auto przeznaczony, więc bardzo ciężko, a takie śruby długie, bardzo ciężko to idzie wszystko rozebrać. Tak, mamy takie dwie. Poklepiemy. No i wyleciało nam coś takiego żelazo. No i to jest jeszcze taki aluminiowy cały. To zobaczymy jak to wyjdzie. Czy to w ogóle jakoś tam wychodzi. Idzie rozebrać. No. A, szło rozebrać elegancko. Mamy aluminium czyste. No i to chyba pójdzie do złomu, do żelaznego. Jest takie plastikowe, widzicie. To samo potem zasuwa, jak się startuje. No i w pośrodku tego tu jest jeszcze taki oto badel. Jeszcze chyba musimy tutaj to sobie rozkręcić. Śrubek rozkręci mnie w tyle. Jeden musiałem odwiercić, bo to nie szło rozkręcić za bardzo. Tak. No i a to jest taki badel, który trzymie cały ten wirnik. Prawdopodobnie wyjmujemy. No i jest komutatorek wirniczka. No i mamy trochę, widzicie co to jest w tym. No i zdejmujemy ją. Bardzo piękna miedź jest po środku, widzicie. Tu są po środku magnesy. Tylko no to będzie żelazo. A wirniczek dajmy do puli z wirniczkami i to będzie na kolejne odcinki rozbierania. No i teraz to sobie przetniemy na połowę. No i prawdopodobnie tam jest taka cewka. Ja zajdę do garażu, no i zobaczycie jak to będzie przecięte. No i ja wróciłem z garażu, no i to sobie przeciąłem z jednej strony i z drugiej strony, widzicie, z dwóch stron. Teraz to sobie idziemy otworzyć. No. O, miedziucha wylatuje. No to musimy jakiś badel na to. Na tą miedziuchę. Tak. Zapniemy sobie wagę. No jest zero. No i teraz po prostu wyciągamy tą miedź z tego oto elektromagnesa.
widać dobrze, widać dobrze. Jako tako. Tak. Wyciągamy tą miedź z tego elektromagnesa. Druga strona też bardzo łatwo idzie dostać. Wyciągamy miedź. Tak. No. Jeszcze kolejne zwoje. Tutaj jest taki grubszy. No i mamy przełącznik miedziany też. Też sobie jeszcze rozbierzemy. No i jeszcze chyba musimy trochę odkroić tego. Żeby nam to się lepiej wydostawało, nie? No. Miedziucha, widzicie, bardzo ładna, bardzo gruba. No i wydostajemy powolutku tą miedź z pośrodka. Tak. Zrobię chyba pauzę. Jak będzie odwinięte, to się włączę. No i my finiszujemy z odwijaniem tej cewki elektromagnesowej ze solenoida, z tego rozrusznika. No i widzicie, 110 gramów jest. Jeszcze trochę będzie więcej. No i od kanału Kobelin będzie trochę miedzi. Nie jak z tego poprzedniego silnika, z tego odkurzacza, bo tam nic nie było. No to jest czysta miedź. W pudełku jeszcze tu sobie odrobimy trochę te druciki. Tak. Tak, no i jeszcze tutaj mamy takie miedziane coś. No i poszło kolejna miedź. Jest taka bardzo ładna. Kolejne gramy są. No, akurat tu pośrodku jest trochę miedziowe. To zostawimy sobie. Zyskaliśmy tyle miedzi. No i taki fajny wirnik. 133 gramów z tego rozrusznika. No i wirnik ma... Czekajcie. Zerujemy. Wirniczek z tego miał... O, 1 kilo miał wirniczek. Bardzo dużo. No trochę jest i musiądzu. Widzicie, że musiądzu było trochę z tego. No i tu jeszcze trochę jest musiądzu na tym modelu. Nie wiem, czy się to teraz uda wydostać. No, dajemy w całości no 30 gramów miedzi, musiądzu. No, że aluminiowy odlew był. To jest czysty odlew półkilowy, bardzo ładny, super, więc pół kilo aluminium jest. No i żelazo, tutaj dajemy żelazo, ten badyl, śrubki, no i tu jeszcze jest z rusznika, proszę Państwa, no i węgliki są też, po tym co sobie odrobię. No, 1,40 kg żelaza było, plus minus. No, dziękuję za Wasz czas, za obejrzenie. No i w kolejnych odcinkach demontażu zapraszam do moich kolejnych odcinków z demontażów. Dziękuję, do widzenia.